No hej. W poprzednim odcinku widziałem tam zmasowane stado świnek i zmasowane stado kurczaczków. Postanowiłem, że je zdobędę, bo jednak szybciej będę miał u siebie je. Z górą jeszcze nie wiem, co zrobię. Chyba jej na razie nie zaanektuję. Może na późniejszy jakiś fajny pomysł. A, wiem jak ją. Muszę ją zaanektować koniecznie swoimi kuboidami. Znaczy jeszcze jednym, bo tam już mam postawione dwa, ale mi się jeszcze przydadzą. Bo w jednym miejscu jeszcze nie miałem, żebyście mi przypadkiem jej nie ukradli. No. I biegniemy po kurczaczki, po świnki. Patrzcie, że ja tu nie byłem jeszcze nigdy, no. O, mikrozombiaczek. Ajajaj, te lagi. Nie lubię. Zapraszam kurczaczka. Nie, najpierw zaproszę świnki, ponieważ jest tu ich sporo. Jest jedna wzięta, jest druga wzięta, jest trzecia wzięta. I jest kabumiarz. Nie zabijaj mi świnek! Może jeszcze o to mi się uda wziąć. O, ta już się chyba zainteresowała. Nie. No focha puścimy na mnie. A nie, jest, super. Super. Jeszcze ta świneczka, super. A tamta biedna, samotna świnka, to i co z nią zrobimy? Trzeba ją uratować jakoś. Chodź świnko, chodź. Tu chodź, tu już jest droga dla ciebie. Chodź. A rzeczywiście świnie potrafią pływać, no? Mieliście rację. Chodź. Świneczko ty moja. Elegancko. Jeszcze raz przypominam, poproszę o. A nie, przepraszam, nie było. Pytanka. Zachowałbym się jak świnia, nie wolno. Przecież mam pomysł na coś. Ale was się tu porobiło. Chodźcie. A jak cię skupiłem tamte? No, za szybko, tak? Znowu się zlagowały, zbugowały i mógłby co jeszcze. Ej! Ruchy! No, panie prosiaku. Idziemy tam. O, zatrybił. Super. I super, zatrybił kolejny. Muszę tą dziurę wysypać ziemią. Chodźcie wszystkie. No i tam. Ej. O kurna nunia, chyba mi się coś źle porobiło. Ale będzie dobrze, nie? Dobrze jest. Mało tych marchewek mam. Chodź. Jeszcze ty dostaniesz. Okidoki. Jeszcze kurczaczki muszę wziąć, ale na razie rozkocham je w sobie. Mam jeszcze tych nasionek trochę. Na szczęście nasionka się bierze z trawki, więc nie jest to jakiś problem duży. Prawda? Szybka miłość, szybkie dzieciaki i tyle tego było. Uch, te zwierzęta to jednak są szybkie. Dobra. Górka, ta góreczka to jest naprawdę udana, muszę wam powiedzieć. Chodź. Mam kunia. No nie. Kurna, no nie. Dobra, i mam owce. I mam piękne góry. No po prostu więcej, co chcieć więcej, słuchajcie. I mi powiedzcie. Bo ja nie wiem już co chcieć więcej. Tylko sobie zanektować górkę najwyżej. Super. Czekaj, trzeba to było grzecznie zrobić z tego co pamiętam. Bez shiftów, bez żadnych bajerów. Tam mam postawione. Kroki trzeba było liczyć, ale już tam padnie licho.
Tak na oko będę wiedział, ile to będzie kroków. Jeszcze, 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 jeszcze. Jest okej. Słuchajcie, super kawałeczek ziemi mi się trafił. Polecam sobie poszukać. Straciłem na to kupę czasu, więc uważam, że wynagrodzono mi fajnie. Mam i szkielety, i pająki, i łowiecki, i kunie. Brakuje mi jeszcze chyba krówek, jeśli mnie nie myli pamięć. A chyba mnie nie myli pamięć. Widzę. O, kabumiaki. Chcę mieć was z głowy, nie bój się. Dobra, teraz pytanko. Czym sprowadzić kunie do siebie, bo chcę mieć kunie? I czy opłaca się je hodować? To jest jedno pytanko. Drugie pytanko. Czym sprowadzić owce, bo też chcę je mieć u siebie, bo chcę mieć wełnę i chcę je hodować. Będę wdzięczny za odpowiedzi w komentarzach. W takim wypadku mój plan na odcineczek się trochę zmienia, bo musimy zrobić kolejną zagrodę. I tamta wioseczka, ta mała, się zaczyna zmieniać jej plan i jej wykorzystanie. I cholera wie, jak to teraz będzie w przyszłości wyglądało. Zobaczcie, ile rzeczy się zmienia, jak się odkrywa nowe. Ile pomysłów, ile zadań, ile chciałem zrobić to, chciałem zrobić tamto, a tu poszedłem kawałeczek dalej. Nigdy... Tam mam zwiedzone wszystko, a poszedłem za siebie i takie gadżety. Super. Więc jeszcze raz pytanko, jak kunie zwabić, jak zwabić owieczki, a ja tu dla nich zaraz zagrodę machnę. O nie, o nie, o nie. Ała. Ale twardy z niego zawodnik. Ziomki, co to jest za olewanie mnie? Proszę za mną. Proszę za mną. Dziękuję. O, 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 o. Super. Cztery kutatki. Czy tam kaczki? Damy to, jak kaczka wygląda. Gdzie się ten zgubił? Ej, nie ma gubienia się. Lagik. No ale to tylko się mówi. Dzisiaj straszne przeludnienie na serwerze. Znaczy straszne. Jest nas trochę. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Nie nudzimy się. No, chodźcie, chodźcie. I teraz jest tylko tak, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene. Chodź, 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 chodź. Ktoś mi podpowiedział, żeby jeszcze zagrodę zbudować nad tym, kawałeczek zagrody tu w tym miejscu, żeby mi też nie wyleciały, nie zbugowały, ale z tego co wiem, przez płotek nie da się przeskoczyć, więc chyba sam problem w sobie znika. Ze względu na konstrukcję tego wszystkiego, nie? Chodź kuczarczku tu jeszcze. Tu kawałeczek w prawo. No chodź. Elegancior. Małe kurczaczki. Świneczek też już trochę jest. Jakby mi znikło ich. Nie uważacie? Ej, a może one wyskakują rzeczywiście i mi znikają? Nie wiem, no nie wiem. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Czemu one się nie porozkochiwały w sobie? Co jest, panie? Nie mam już marchewek. No nie mam, no. Niestety. Mówi się trudno. No nic, zbudujemy chyba zagrodę kolejną. Co by na to? Trzeba piaseczek wziąć, żeby ogarnąć tutaj, wyrównać teren. Trzy piasku. Granit. Piasek. Ziemia. Zawsze tylko miałem tyle, a teraz mam tylko 10? Ojej. Teraz trzeba będzie piasek kopać? Pierwszy widzę, pierwszy słyszę, żeby w Minecraftcie piasek się kopało. Znaczy nie piasek, tylko ziemię, przepraszam. Bo piasek się przekopie, oczywiście, tak, do szkła. Jak najbardziej. Kurczę, no i co? Co? Jak tu robimy? Co proponujecie, żebym gdzie sobie ogarnął? Tu jeszcze chcę zmieścić pole i chcę jeszcze mieć kunie i chcę mieć jeszcze łowce. Tak sobie pomyślałem.
i krowy, więc to będzie taka moja stajnia, można powiedzieć. I prawdopodobnie zostanie w tym formacie. Jakby to zorganizować ładnie? A gdzie jeszcze mam tą furtkę? Gdzieś powinienem ją mieć. Furtka się przyda, jednak rzeczywiście chyba tak zrobię. Bo to może być tak, że poprzez to właśnie... płot. Dobra, nie pamiętam, jak się robi furtka. Słuchajcie, sorry. Nudą na tym odcinku, nie uważacie? Oprócz muzyki to tutaj naprawdę nic się nie dzieje. Na razie skaczę po ziemniakach, po ziemi i zastanawiam się, co z tym zrobić wszystkim. Płoń, skarby, płoń. Pomogę ci. Jaki przykład. Wiem, dach miałem skończyć. Zawsze to, co zaczniecie, skończcie. Naprawdę. To jest... Ja wiem, że się wymądrzam, ale to jest świetny... No sposób w ogóle raz, że na życie, a dwa, że na problemy swoje, bo kurde, zrobicie kupę rzeczy, zapomnicie o nich, nie będzie wam się chciało, a potem to będzie leżało odłogiem i nikt nie będzie pamiętał, czy mi właśnie wróciły deski? Nie. Dobra, tyle mi wystarczy. Potrzebujemy jeszcze tego drewna. Jak zaczniecie i nie skończycie, o, tu nie skończyłem, foreści, ty się zabierasz za kolejne rzeczy, a masz niepokończone tyle. Słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że kończymy to, co zaczęliśmy. I tak uważam, że będzie najlepiej, najsłuszniej. Zorganizuję sobie tutaj, co już miałem. Wypalareczka jest, uważam, si. Może widzieliście w życiu piękniejsze, na pewno widzieliście, ale ta jest moja. I się przyda. Kamienne schody mało, ale powinno wystarczyć. Będziemy mieli zakończoną robotę. I będzie dobrze. No, wygląda to ciulowo, ale ważne, że działa. Okej. Muszę przemyśleć, jak połączyć ten stryszek z wypalarką i ja wiem, jak to zobaczyć. O. Tu się rozwali już podłogę. Nie wiem, po co tyle tej podłogi w takim wypadku robiłem. Ale na pewno ją jeszcze użyję nieraz, więc nie ma niczego straconego. To mogę to rozwalić, to jeszcze będę kombinował. Wow. Na tym poziomie już jest. Jakby to zorganizować fajnie. Jeszcze płotek. Od razu będę wkładał płotki w okna. Co by się nic nie dostało, nic nie wydostało. Jakoś to będzie może wyglądać bardziej. Chociaż nie musi. Nikt temu nie każe. Tam mam wejście. Wypalarka jest tutaj. Tu sobie zrobię podłogę. O. Tak jest. Przecież wejście na strych musi być jakieś eleganckie. Czy ja tu widzę wypalareczkę? Widzę wypalareczkę. Tu prawdopodobnie będzie pyk, ciach. Jak tu sobie to robiłem, to pewnie będę wchodził już w podłogę. Pewnie, że wchodzę już w podłogę. Chaotyczny ten odcinek dzisiaj, no ale mówi się trudno. I ciach. Wchodzę tu w to. I ciach. Już nie wchodzę w to. Dobra. Ołki do ołki. Tu dorzucamy tak. Z dołu widzę. Tu mam piętereczko, elegancko. Zaczyna to wszystko mieć ręce i nogi. Zaczyna to być bardziej zorganizowane. I skończone przede wszystkim. Niezależnie od tego, czy to jest jakoś super ekstra zrobione, czy nie. Wiadomo, że chcemy mieć pięknie, żeby to wyglądało pięknie, cudownie i w ogóle.
ale nie zawsze się da lub po prostu nie ma czasu, a warto coś mieć skończone, a nie, że ja miałem strych z dziurą. Jeszcze nie wiem, co na tym strychu będzie. Nieważne, jest strych, słuchajcie. Takie myślenie trzeba mieć, a nie, że... O, nie wiem czemu, ale ciekawie to wygląda. Okej. Mamy stryszek, mamy wyjście na stryszek. Jeszcze sobie drzwiczki zrobimy, żeby była pełna kulturka. Nie wiem po co, ale... Ale się przydadzą dzisiaj drzwi. I je widziałem. Ciach. Drzwiczki pyk, pyk, pyk. Machnią, machnią. Jak to będzie w ogóle dało się operować? Z dołu? Da się. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby nie spadać. Po prostu. O. Ciach. Zacnie. Zacnie mi, lordzie. O. Nie, tu już nie zacnie mi, lordzie. Płotek płotkiem, brawo, Forest. No niestety nie da się tego zorganizować tak, żeby tu było, bo nie wejdę do tego. Bez sensu. Pyk, 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 pyk. W sumie nie potrzebuję tu już tego. To sobie to po prostu... O, tak wykończę. No. Elegancjor, uważam. Może bez wystrzałów jakichś specjalnych, ale ja jestem zadowolony. A to jest chyba najważniejsze. Mam nadzieję, że wam też się w miarę jako tako to podoba. Trochę wieje chaosem, ale nie byłbym sobą, gdyby nie wiało. Pyk, mamy pozamykane i teraz tu mamy przestrzeń na okienka. I walimy jedno okienko i jedną kratę i drugie okienko i drugą kratę i jest si. Jeszcze walniemy sobie. Ciach. I nastała jasność. Ciach. I nastała jasność. Tu się cały czas będzie palić, tam nie trzeba. No, zaczyna to jakoś wyglądać. Może nie jest super ekstra rewelacyjnie, ale my tu mamy kolejne okienko. I może bym tu zrobił, bo ja tu mam dach, prawda? Z kobla. No właśnie. Słuchajcie, ja sobie tu zrobię coś. Ja wiem, co ja sobie tu zrobię. Tarasik. Ktoś się pyta mnie, czy przebudowuję. Przebuduję domek. Przebudowuję. Tak, widzicie, naszło mnie, a co mi tam? Zabroni mi ktoś? Nie. To sobie przebuduję. A co? Fajnie, wielopoziomowo się robi, ciekawiej. Różne zakamarki. Zobaczymy, co w ogóle, jaki będzie finalny, o ile w ogóle kiedykolwiek będzie finalny efekt, bo jeśli ja będę dalej grał na tym serwerze, a pewnie będę grał i się to będzie dalej tak rozbudowywać. I co? I niby wszystko na dole tak samo, a jednak inaczej. Te wyparki to mogę sobie... Dwie zestawy, bo się przydadzą. Będę musiał sobie zrobić jeszcze składzik na gadżety, prawda? Żeby to wszystko ładnie wyglądało. To tu, to tam, tu kobl, tu ziemia, tu tamto, tu sramto, tu tamto i owamto. Żeby to nie było aż taki wielki chaos, jak jest w tym momencie. Że wszystko też jest na jednej przestrzeni. Ciach. To może sobie składzik zrobię na początek. Co wy na to? No. Takie typowo, można powiedzieć, budowlane rzeczy będą trzymane w strychu nad kurnikiem i nad świniarnią. To można w sumie jeszcze przedłużyć przecież. Czemu nie? Dobra, zajmijmy się jeszcze schodkami do nieba, bo są bardzo ważne dla mnie jeszcze, żeby to było. Ciach, ciach. Ojej, wróć. Nie, no musi tak być. Tak, musi tak być. Wróć. Przepraszam najmocniej. Szkoda, że tu nie ma jakiejś takiej klapy, żebym sobie drabinkę zrobił, nie? No. Ale jest okej. Na jakim to poziomie jest? Ile tu jest kresek? Kresek 4. Czyli tutaj też powinienem
na czwartej. Czyli tu. O jeden level niżej. A tu mogę z kolei jeszcze dobudować sobie level i będzie wyżej. Wiecie, o co chodzi? Żeby te pięterka jednak wyglądały względnie równomiernie. Co prawda z tą wypalarką trochę bez sensu, że będę chodził ciągle o piętra, że tu wypala mi na dole i ja będę musiał znowu tykać tyk, 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 żeby to zbudować. No ale kurde, nie ma, nic nie jest idealne w tym świecie, dlatego trzeba sobie radzić tak jak jest i z tym co mamy. Więc zostaniemy na tym, co wybudowaliśmy już w tym momencie i uważam, że to jest dobre podejście. Ojojojojoj, wróć panie dziejek, wróć. Przebudujemy sobie, elegancko będzie. Jeszcze nie wiem, co tu będzie, ale coś będzie. Tu już głowa nasza wchodzi. Wieża będzie też ciekawie wyglądała dzięki kilku gadżetom, kilku zmianom. To też o to chodzi, żeby to ładnie wyglądało. Tu miałem taki plan, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. O, pyk, pyk, pyk. Tam coś mówiliście wcześniej. O tym, o stelażu konstrukcji z ziemi, na przykład z dirta. Trzeba będzie tego użyć, ale trzeba dirta najpierw nakopać, bo ja nie kopałem nawet tego po drodze, czy po prostu nie przedzierałem się, szedłem naokoło, bo mi się nie chciało, szkoda mi było. I takie tam pierdoły. Dlatego trzeba teraz to jakoś zorganizować inaczej. Na przykład tak. Oj, 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 nie tu. I się kończą mi te potki. No by to. No nie wiesz. Pyk. No, zaczyna to coraz ciekawiej wyglądać. Co prawda jeszcze bez dachu. Nie mówcie mi, że nie mam. Nie mam. Ale kiszka. Nie? Jak, co wy na to? I tam jeszcze taki daszek machnę? I już będzie to inaczej wyglądało. A i jeszcze tu muszę upgrade'ować. No to jest właśnie z tym chaosem w mojej głowie. Że nie, myślę, co tu zrobić i zabieram się, a zapominam o tym, żeby tam skończyć. To trzeba przekopać, bo to brzydko wygląda. Okay. O, tu tak dokończymy. U! Co uśnie? Ej, ja tu mogę sobie zbudować nawet tarasik widokowy, co wy na to? Oczywiście potrzebuję płotek. No, schodek się machnie, pyk. Tarasik jak znalazł, jak ta lala. No to tamto. Dodam sobie, żeby mi tutaj było jasno na wieży. Ok. Dąbła. Cacy, cacy. O ty chamie. No. Nieładnie. Dawaj jajka. Dawaj jajka. 5 jajecek. Zobaczmy, czy coś nam z tego poleci. Nic. A ostatnio z 2 jajek mi poleciały 2 kutatki. Taki fart miałem. Słuchajcie. No a ta świniarnia przepełnia mi się. Kurczakarnia. No gdzie te kurczaki? Przyprowadziłem, słuchajcie, wczoraj 4 kurczaki. Raz, dwa, trzy, 4. A 2 mi zniknęły.
I ze świnkami ten sam problem. Raz, dwa, trzy, cztery przeprowadzić. No nie, no. Może. No, może one też się bugują. Cholera wie. Cholerka. No i co ja zrobię? To nie to. Jak się robi opłotek? To też nie tak. Siara, nie? Forest nie wie, jak się robi płotek. Kiedyś tak się chyba krzesło robiło. Nie, tak też nic się nie robiło. Nie mam płotków, nie? Nie mam. Kraty. Ktoś mi pisał, jak się kraty robiło. To nie jest krata. To był przycisk. To też jest przycisk. Może tak. To są drzwi. Jedne mi się przydadzą. No zaraz do tego dojdę. Patyczek, skrzyneczka. No przecież to przed chwilą zrobiłeś, Forest. Ile razy można? O, jest patyczek. A może z patyków? Kraty, co? Tak by w sumie było w miarę rozsądnie. Płotek. Forest nie wie, jak się robi płotek. Poproszę o podpowiedź w następnym odcinku. Więc co, wydaje mi się, że na tym wypadałoby skończyć. Dość tego opitolenia. Po krótkim upgrade'zie swojej chatki. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jeszcze drzwiczki muszę dosadzić. No, wierzę teraz. Wiadomo, wierzę, że będzie jeszcze lepiej zorganizowana. Tutaj też dorobimy. Jestem już na dobrej drodze do zorganizowania tego. Mów. Stajnie dla konia, bo jeżeli to skończę, co zacząłem, to wezmę się za stajnie dla konia i dla łowiecki. Ła! Który mnie tu? Ty mi przemowę tutaj przerywasz. Chamie, chamidło. Dobra. O, na czym skończyłem? Skończyłem na tym, że jak skończę kilka rzeczy, czyli daszek nad wyżyczką, bo tam jak ma padać, no to nie fajnie, żeby padało. Fajnie, że się świeci. To zrobimy z tej miejscóweczki najzwyklejszą w świecie hodowlę i taką pracownię. To znaczy, tu jeszcze trzeba będzie obok zorganizować, tak jak poprosiłem was na wcześniejszym odcinku, w następnym na pewno już to będzie. Albo może jeszcze trochę dalej niż w następnym. Pole. Jedno, drugie, trzecie może. Wtedy sobie rozplanuję i połączę ze swoją wieżą sekretną. Będzie gitarka. Albo toczymy to jeszcze jak. Nie wiem. W każdym razie sami widzicie, że to się rozwija cały czas, że pomysły powstają na coraz to nowsze i coraz chyba fajniej to wygląda, bo mi się to coraz bardziej podoba. Coraz bardziej się to rozbudowywuje, dzięki temu jest ciekawiej. Przy okazji też chyba nie jest nudno. Co prawda, póki co rządzi kobl z drewnem, nie? Pozdrawiam wszystkich fanów. Na pewno będą zmiany z tym kamieniem. Po prostu jeszcze się chłopak wypala, bo coś czuję, że będę potrzebował tego naprawdę dużo. Więc naprawdę dużo tego jest wypalane. Cały czas praca w re, jak widać. Ile się zrobiło? O, już całkiem sporo. Czy całkiem sporo, wiadomo, że to nie jest jakoś specjalnie dużo. W każdym bądź razie zapraszam serdecznie na następny odcinek. Mam nadzieję, że to się wam w miarę podobało. Było dzisiaj trochę chaotycznie. Oczywiście obiecuję, że będzie na następnych odcinkach równie chaotycznie, no bo skłamałbym was, gdybym powiedział, że nie będzie. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.